Witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z zamówieniem ze strony Scrami. Tym razem przygotowałam się lepiej, odpaliłam sobie mniej więcej stronkę, ponieważ paczka jest już otwarta i nie na każdym produkcie jest napisane, co to dokładnie jest, a chciałabym powiedzieć Wam dokładnie, więc już mam stronkę odpaloną na laptopie, a tutaj jest moje zamówienie. Już mi wypada, także jak widzicie, paczuszka już jest otwarta. Jeżeli chodzi o koszt całego zamówienia, było to 117 zł, ale nie wszystko jest moje, także mamy taki wspólny box, że tak powiem. Ja już przygotowałam sobie wodę w razie czego, ponieważ jest kilka pozycji, których się obawiam, więc woda jak najbardziej. I moi drodzy, nie przedłużając, zaczynamy. Będę pokazywała Wam produkt, opowiem co to jest i chyba będziemy testować za jednym zamachem. Także kilka tych produktów jest, nie ma w sumie tego aż tak dużo, także zaczynamy. Tutaj mamy pierwszy produkt i już sobie zerkam, jest to wypiekany makaron ramen z cukrowymi gwiazdkami. I zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy jak to smakuje, jak to w ogóle wygląda. Się nie otworzyło do końca. Pachnie sztucznie. Nie wiem, czy to będzie widać, co to jest w środku. I jest to coś takiego. Aha, a tutaj ma, słuchajcie, takie kuleczki. To są chyba te cukrowe gwiazdki. Ale jeżeli chodzi o same te... To jest makaron taki, wiecie, jak do zupki chińskiej. Także na razie odkładamy. Kolejną rzeczą, słuchajcie, którą mam, za chwileczkę przedstawię, tylko gdzieś się zgubiłam. Są to koreańskie gumy do rzucia o smaku jagodowym i jest ich tutaj 15 gram. Wyglądają w ten sposób. Jeszcze czuję cały czas, słuchajcie, ten cukier. Także ja sobie pozwolę, musiałam, słuchajcie, rozgryźć ten cukier, bo przeszkadzało mi. Także tutaj mamy gumy jagodowe o smaku jagodowym. Są to gumy do rzucia i one mają takie tutaj fajne otwarcie. Oj, wysypało mi się. I nie są to gumy, słuchajcie, ja już testowałam, także nie będę jej żuła. Takie małe kuleczki jagodowe. Nie są to gumy rozpuszczalne, tylko guma taka balonowa. Także ja ją wpuszczam, ponieważ to akurat już testowałam. Kolejną rzeczą są to, dla mnie jest to nowość, są to holsy o smaku coli bez cukru z dodatkiem witaminy B6 i kofeiny. I wygląda to w ten sposób. Szczerze powiedziawszy, posmakuję, bo jestem tego strasznie ciekawa, jak to w ogóle o smaku coli. Faktycznie jest smak coli. Holz jak holz, cukierek nie będę rzeczywiście. A to są, przepraszam, nie doczytałam, bo wyczułam miętę i dlatego zdziwiłam się, że mówię o smaku coli. Są to miętówki o smaku coli. Także jeżeli miałabym, w sumie mogłam od samego początku oceniać te produkty, ale nie będę tego już robiła, bo trzy już poszły, więc nie będę teraz cofała. Powiem Wam, że taka nuta mięty jest wyczuwalna, ale bardziej, chyba bardziej kola jest wyczuwalna. I mamy tego tutaj 32 gramy. Kolejnym produktem, przejedziemy sobie, mamy. Jest to przekąska kukurydziana o smaku kurczaka z rożnem. Tu mamy kurczak z rożna i już Wam pokazuję. Wygląda to w ten sposób. I zobaczymy,
zobaczymy, co to jest. Zapach faktycznie jak kurczaka z rożna, chociaż te opakowania jak się otwiera, to powiem szczerze, że one sztucznie troszeczkę pachną. I jest to po prostu taka kukurydza. I zaraz zobaczymy, czy faktycznie. Wam pokażę. Zwykła kukurydza. Tak jak mamy na przykład teraz w Biedronce jest prażona kukurydza. To tak samo to. Powiem Wam, że na pewno miękciejsza niż ta taka zwykła prażona salona kukurydza. Posmak tego kurczaka pieczonego jest. Także na razie, jak widzicie, nie ma produktów, które wymagałyby wypicia wody. Tu mamy to. Jedziemy dalej, słuchajcie. Kolejnym produktem są to chipsy o smaku tofu i kimchi. Byłam bardzo ciekawa, ponieważ tofu jako tako nie jadłam właściwie w ogóle. Kimchi jadłam, więc mniej więcej wiem, jak to smakuje. I to wygląda w ten sposób. I zobaczymy, słuchajcie. Jest ich tutaj 60 gram. Pachną? Pachną przyjemnie. I wyglądają tak, słuchajcie. Powiem Wam, że smakują apetycznie. Ten smak kimchi dodaje takiej właśnie pikanterii. Ciężko mi też jest się do tego odnieść, ponieważ nie jadłam nigdy tofu, więc jakby, ale produkt nawet godny, słuchajcie, polecenia. Może położę sobie tutaj. Jedziemy z następną rzeczą i następną rzeczą jest to dość ciekawa rzecz, którą już też otworzyłam. Są to suszone paski dorsza pacyficznego, słuchajcie. I to wygląda w ten sposób. Mój operator już zatyka nos, ponieważ zapach jest, słuchajcie, rybny. Co tu dużo mówić, jakby siedział w centrali rybnej nad morzem. Mamy tu 36 gram. I to są, słuchajcie, takie paseczki suszone. Powiem Wam, że nie jest najgorsze. Chyba zapach jest gorszy niżeli smak. Także coś takiego. Ja to od razu, słuchajcie, zawijam, bo zapach tego naprawdę unosi się w całym domu. Kolejną rzeczą, teraz mi się pomieszają smaki, chociaż nie do końca, bo rzecz, którą Wam teraz pokażę, jest okropna. Jest okropna i po prostu... Także kolejną rzeczą, którą Wam pokażę, na pewno jest to gorsza rzecz, niżeli te suszone paski dorsza. Są to kokosowe ciasteczka w kształcie rurek o smaku duriana, słuchajcie. Tak, i była to rzecz najbardziej... najbardziej ciekawa byłam tej rzeczy, ponieważ już od jakiegoś czasu szukam na Skramie właśnie coś z durianem. Wcześniej były produkty, nie były dostępne. Co trafiłam, to wiecie, nie chciałam po prostu dla samego duriana tylko czegoś zamawiać. I wybaczcie, moi drodzy, ja Wam tylko pokażę, jak to wygląda. Chociaż boję się otwierać to opakowanie, bo będzie znowu śmierdziało. To są takie rureczki. One są puste. I ja to szybko, słuchajcie, zamykam, ponieważ to śmierdzi, to smakuje okropnie. Ja wiem, że durian sam sobie nieraz widziałam i w telewizji gdzieś tam czytałam, no do przyjemnego smaku i zapachu nie należy. Chciałam to posmakować, chciałam sprawdzić, zrobiłam to i nic więcej już z durianem nie chcę mieć wspólnego. Jeżeli chodzi o smak, ja to smakowałam w domu, więc to... Ale śmierdzi. To nie jest tak, że ja Wam powiem, bo gdzieś tam przeczytałam, że to śmierdzi i tak dalej. Dla mnie było to jak zjałczałam masło zepsute i jadłam to o godzinie chyba 11, mamy godzinę 17, a cały czas mi się to odbija i nie jestem w stanie niczym zabić tego po prostu smaku. Okropne, ale na przykład mojemu bratu to smakuje i jutro dostanie w prezencie, także
16 zł, słuchajcie, wydane na 100 gram niepotrzebnie, ale chociaż przetestowane. Kolejną rzeczą, którą już widzieliście u mnie na kanale, są to wypełnione galaretką jelly straps, nie wiem czy tak się czyta, galaretka z sokiem tam. I one, słuchajcie, weźmy sobie na przykład taką zieloną. Już nie będę tego akurat Wam otwierała, bo ciężko mi będzie, wiecie, pokazać, a nie mam też talerzyka, żeby pokazać Wam tą galaretkę, ale one są naprawdę pyszne, jest ich tutaj 300 gram, także naprawdę powiem Wam, pychota, po prostu pychota, także polecam. Zresztą samo za siebie mówi, że już kolejny raz w zamówieniu mamy właśnie ten produkt. Teraz jest coś, co są to chlebki z nadzieniem krówkowym i polewą o smaku czekoladowym. Pop-tarts, bites, nie wiem czy tak się czyta, więc z góry przepraszam. Jest tutaj, słuchajcie, 4 deko, także dużo tego nie ma, a koszt 7 zł. Zobaczymy, co to jest. O, trochę pokruszone, słuchajcie, przyszło. Mniej więcej wygląda tak. Ale powiem Wam, że nawet przyjemne w smaku, także jak najbardziej produkt godny polecenia. I kolejne mam. Kolejne będą, już Wam mówię, one będą z nadzieniem truskawkowym i polewą taką lukrową. Coś takiego. Ale oczywiście też otworzymy. Tak sobie zaglądam, bo otworzyłyśmy okno, bo po tym dorszu niestety. O, te już są całe, słuchajcie. To mogę Wam nawet pokazać. Tamte były troszeczkę bardziej pokruszone i one wyglądają. Ich jest, słuchajcie, dosłownie 6 sztuk. Nie wiem nawet, nie, tutaj nie było napisane, tylko 4 deko i 6 sztuk, także w środku mają takie nadzienie. Powiem Wam, że tak jak ja czekoladowych rzeczy nie lubię, to te czekoladowe mniej słodkie chyba są. Także jedziemy dalej. Ale też dobra. Kolejne mamy cienkie chrupki o smaku serowym. Jest to coś takiego. I one, słuchajcie, jak widzicie, one już były lekko otwarte, bo już je testowałyśmy. Bo tak jak mówię, część zamówienia po prostu nie jest moja i młodzież już po prostu nie była w stanie zaczekać. Tak mamy w środku. I to jest coś na podobę, słuchajcie, naszych Cheetosów, tyle że takie cienkie. Ale bardzo przyjemny smak serowy. Także gorąco to również mogę polecić. Kolejną pikantne nudle ramen o smaku kurczaka z sosem carbonara. I wygląda to w ten sposób. Akurat tego testowała dzisiaj nie będę. Mam nadzieję, że na dniach jakoś uda się to przetestować. Tak jak mówię, tutaj nie ma nic po polsku. Także taka zupka chińska i nawet chyba gramaturowo 130, nie wiem jak nasze zupki mają opakowanie. Ale jeżeli ktoś jadł, to piszcie w komentarzu oczywiście. Kolejną rzeczą, którą też już testowałyśmy, są to japońskie żelki o smaku brzoskwiniowym. Słuchajcie, i muszę teraz odwrócić, bo mam nadzieję, że nie wysypię przy okazji. Wyglądają tak. I to są takie małe, dosłownie małe żelki, słuchajcie. Tutaj nawet nie będzie chyba widać, że to jest kolor brzoskwiniowy. Ale one są obłędne, słuchajcie. Po prostu pychota, naprawdę. Rewelacja. Kolejnym produktem, który już Wam pokazywałam, o smaku kurczaka, tym razem o smaku czosnkowym. Jest to również ta kukurydziana przekąska. I co? Otwieramy, zobaczymy, czy też będą... Ojejciu, tu się chyba nożyczki, słuchajcie, psują.
ale wali czosnkiem. O! Ale też taka kukurydza, nawet powiem Wam, przyjemne. I jeszcze mamy dwa produkty. Dobra. Tutaj mamy chipsy grubociechane, ziemniaczane, chipsy ziemniaczane z kurczaka z KFC. Coś takiego. I mamy ich tutaj 7 deko. Także nie za dużo. Zobaczymy, czy rzeczywiście nie czuć tego, słuchajcie. Normalne takie chipsy, jak zwykłe, tak? Lejsy. Czy kurczak KFC? Bardziej jakaś taka papryka. No, chyba bardziej coś w ten deseń. I ostatnią rzeczą, którą mam, to są to takie chrupki z wodorostami i wasabi. Wasabi, zawsze mam problem, jak to się mówi. I teraz zobaczymy. Wszystko jest takie, słuchajcie, napompowane, że naprawdę aż się ciężko to otwiera. Śmierdzi. Śmierdzi podobnie jak jakiś ten durian, taki albo to opakowanie, albo faktycznie produkt, słuchajcie. I jest to takie, a może, a nie, to wszystko takie, myślałam, że bardziej zielone. Takie zwykłe chrupki, wodorosty i wasabi, wasabi. Gdzie co, nawet tej ostrości nie czuć, jedynie czuć te wodorosty. To troszeczkę tak, chyba, a nie, nie pada jeszcze. Taki mieszany, powiem Wam. Produkt na pewno śmierdzi z opakowania wodorostami, ale jeżeli chodzi o smak, to jest on lepiej wyczuwalny niż te wasabi wasabi, ale nie jest aż tak mocno, więc jeszcze na wodorosty spoko. Także moi drodzy, woda się jednak nie przydała, chyba tylko dlatego, że nie jadłam tego duriana, ale bałam się też poniekąd właśnie tego produktu i tego kimchi z tofu. Ale jak widać, przeżyłam. Jeżeli oczywiście którykolwiek produkt jedliście, mieliście okazję kosztować, to piszcie w komentarzu, jakie są Wasze odczucia, jak Wasze kubki smakowe na to zareagowały. Ja Wam gorąco dziękuję za oglądanie, życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa.